Dzień dobry, to jest Suite Wirtualnej Polsce. Ja nazywam się Michał Wróblewski, a moim i Państwa gościem jest dziś wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, wydaje się panu, że jest możliwe, że Komisja Europejska odbierze nam środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Który to plan negocjowaliście jako Nowa Lewica razem z Prawem i Sprawiedliwością? Dwa tematy pan poruszył. Po pierwsze, wydaje mi się, że to jest bardzo możliwe, żeby Komisja Europejska odebrała część tych środków. Dlatego, że jedynym gwarantem na to, że te środki będą wydawane zgodnie z prawem, a klauzule wszystkie związane z postępowaniem zgodnie z prawem funkcjonują w całej Unii Europejskiej, jest właśnie Komisja Europejska. Co do tego nie mamy i nie mieliśmy żadnych złudzeń. Przypomnę tylko, że wczoraj Komisja Europejska wezwała Polskę do wprowadzenia w życie postanowień TSUE w sprawie środków tymczasowych dotyczących zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Myśli pan, że Jarosław Kaczyński zrobi krok wstecz? Myślę, że zrobi, dlatego że wie pan, różnica między Polską a Komisją Europejską jest taka, że Komisja Europejska ma z czego zabierać, bo będzie zabierała z tych środków, które potencjalnie by przyszły do Polski. W związku z tym jest to bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne. Notabene nie jest to żadna nowość dla rządu polskiego, że jeżeli nie będzie postępował zgodnie z prawem, jeżeli nie będzie wykonywał wyroków TSUE, a nie tak jak w tej chwili, że wybiera na przykład w sprawie Opala, to ten wyrok nam się podoba, tego przyjmujemy, a w sprawie tam innej wyrok nam się nie podoba, tego nie przyjmujemy. Także uważam, że jest to realny mechanizm i moim zdaniem zafunkcjonuje, więc myślę, że pan Kaczyński pewnie będzie musiał się cofnąć. Czyli to jest ta granica, ta groźba zabrania właśnie tych środków. To jest jedna z pierwszych granic, bo tych granic jest jeszcze kilka w innych sprawach i moim zdaniem tutaj rząd nadzieje się na bardzo ostrą kontrę i to jest w ogóle jakby bez dyskusji. Natomiast druga sprawa, poruszył pan kwestię też naszych rozmów nie z PiS-em, tylko z premierem rządu w sprawie środków dla Polski i w sprawie ratyfikacji 770 miliardów. Oczywiście będziemy rozmawiali z premierem rządu bez względu na to, z jakiej partii ten premier jest, w sprawach, które są dla Polek i Polaków najważniejsze. Pieniądze, zdrowie, życie, sytuacje zagrożeń klimatycznych do tych spraw należą. Też chcę przypomnieć, że należymy do, jeżeli Rada Bezpieczeństwa Narodowego się zbiera, to prezydent też jest wskazany przez PiS, a każdy do niego chodzi. Panie marszałku, ja też wspomniałem o tych rozmowach państwa jako Nowej Lewicy z przedstawicielami rządu. Chciałem zapytać, czy wobec tego właśnie nie wstawicie się za premierem, za polskim rządem, nie będziecie walczyć razem z rządem, nie mówię, że z Komisją Europejską, ale w ramach negocjacji z instytucjami unijnymi o te pieniądze, żeby te pieniądze nie były nam zabierane. Czy tutaj praworządność stoi absolutnie na pierwszym miejscu? Ale praworządność stoi tutaj absolutnie na pierwszym miejscu, a w ramach naszych rozmów również z rządem co do wydawania tych środków zostało rozszerzony komitet monitorujący, między innymi o związki zawodowe i między innymi o przedstawicieli wszystkich samorządów. W związku z tym, wie pan, rozmowa o pieniądzach to jest jedna sprawa, a rozmowa na temat łamania prawa jest absolutnie jednoznaczna. Wszystkie sprawy, które będzie PiS łamał, wszystkie kwestie praworządności, to jest po prostu wymaga kary i tyle. I po to jest Komisja Europejska. Jedynym zresztą gwarantem na to, żeby te środki były dobrze wydawane. Proszę pamiętać, że w tej perspektywie, która jest w tej chwili, 320 miliardów złotych zostało wydane przez ostatnie 5 lat. Niech pan zauważy, że ani grosza nie zostało zabrane. A wie pan, dlaczego nie zostało zabrane? Bo Komisja Europejska tego pilnuje po prostu. Była premier Beata Szydło, dziś europosłanka, jak rozumiem, zorientowana na korytarzach w Brukseli, Strasburgu, jeśli chodzi o te kwestie europejskie. Dobre miejsce dla pani premier. Zdecydowanie. Twierdzi, że my jesteśmy traktowani jako kraj drugiej kategorii.
bo się zachowujemy jak kraj drugiej kategorii. Bo jeżeli chodzi o polską politykę zagraniczną, Polska się zachowuje jako kraj drugiej, trzeciej, czwartej kategorii. Marginalizuje swoje wpływy. Proszę zobaczyć, że mamy absolutnie fatalną pozycję w Unii Europejskiej, absolutnie fatalną pozycję w Trójkącie Weimarskim, absolutnie fatalną pozycję, o czym Turów niedawno zaświadczył w Grupie Wyszehradzkiej. I do tego mamy przewalone... Premier, rozumiem, nie ma racji w tej sprawie. Absolutnie nie ma racji. Zresztą, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną Polski, jest ona najgorzej prowadzona od czasów transformacji. No, a czytał pan właśnie jakąś wypowiedź, jakieś zdanie, jakąś opinię ministra spraw zagranicznych w ostatnim czasie? Proszę pana, wie pan co, ja mam problem, bo ja generalnie nawet nie za bardzo pamiętam, kto jest w tej chwili ministrem spraw zagranicznych. Taki jest pan Rau bodajże. Nie chcę go obrażać, tylko ja po prostu... Ale naprawdę nie pamiętam pan, kto jest szefem MSZ? Teraz jak zacząłem mówić, to nie pamiętałem, w trakcie mówienia sobie przypomniałem. Chyba, no ale zna pan wypowiedź pana ministra jakąś, która została panu... Zbigniew Rau jest ministrem spraw zagranicznych, wielu widzów zapewne, i to nie jest żaden przytyk w stronę widzów, dowiedziało się tego z tego programu. Zna pan jakąś wypowiedź, to jest minister spraw zagranicznych. Nie, wie pan co, ja ostatnio wypowiedź ministra spraw zagranicznych, która jakoś utknęła mi w pamięci, była ta, w której powiedział, że w sumie Polska nic nie może i o tym, co robią partnerzy zachodni, to minister Rau dowiaduje się z mediów, to chyba była taka znacząca wypowiedź. Wie pan dlaczego pan ją zapamiętał? Bo to była prawdziwa wypowiedź, a PiS rzadko mówi. Należy docenić szczerość chyba. No oczywiście, szczerość taka, nic nie możemy w sprawach zagranicznych, to jest bardzo fajna szczerość. Zresztą nie jeden polityk mówił, że nic nie może i marnie kończył. A propos szczerości, ale też kar, o których mówiliśmy, tylko w zupełnie innym kontekście. Jak wygląda dzisiaj, panie marszałku, sytuacja na lewicy? Czy cały czas ta wojna trwa, ten spór trwa? Czy kurz opadł po tym burzliwym dość dla lewicy weekendzie? No i państwo w ramach dawnego SLD, dziś w nowej lewicy, dogadujecie się ze sobą. Jak to w tej chwili wygląda? Proszę pana, wszystkie decyzje, które zostały podjęte zgodnie z procedurami. Są cele długofalowe, które są najważniejsze. Najważniejszym celem, jaki jest do osiągnięcia i był do osiągnięcia w sprawach wewnętrznych lewicy, jest konsolidacja. 2 lata temu żeśmy umówili się z panem Robertem Biedroniem co do tego, że połączymy te dwie partie. Umowa była tak precyzyjna, że pan Robert Biedroń 1,5 miesiąca temu rozwiązał swoją partię. W momencie, kiedy rozwiązał swoją partię, grupa kilku osób postanowiła zmienić warunki gry i zasady tej gry, tak? To znaczy powiedzieć panu Robertowi, jeżeli rozwiązałeś swoją partię, to jesteś głupi, w związku z tym nie będziemy z tobą rozmawiali dalej. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli jest słowo dane, to trzeba cały proces doprowadzić do końca. Ci tych kilku polityków, którzy zostali zawieszeni, a którzy krytykują pana w mediach, mówią, że pan niepotrzebnie, bez mandatu partyjnego, usiadł do rozmów z rządem Prawa i Sprawiedliwości, z premierem Morawieckim, właśnie rozmawiając o Krajowym Planie Odbudowy. Natomiast, no i tutaj tym liderem tych buntowników jest pan Tomasz Trela. Sobie wypisałem 2 cytaty z momentu, kiedy państwo negocjowaliście z rządem ten Krajowy Plan Odbudowy. I Tomasz Trela mówił tak: gdyby koleżanki i koledzy z opozycji demokratycznej tyle samo czasu poświęcili na przygotowanie i zgłoszenie swoich uwag do KPO, ile poświęcają na atakowanie moich koleżanek i kolegów z lewicy, mógłby wyjść naprawdę superowy plan dla Polski. Słucham tych wszystkich mędrców politycznych i publicystycznych, że można było lepiej, więcej i skuteczniej. Jedna rada do wszystkich: trzeba było to zrobić, a nie teraz biadolić i się mazać. To mówił, to pisał na Twitterze Tomasz Trela, który wówczas bronił tych rozmów z Prawem i Sprawiedliwością. Dziś Tomasz Trela no radykalnie zmienił zdanie na ten temat i chciałem się zapytać o realne motywy, panie marszałku. Czy tym motywem jest zerwanie, chęć zerwania z SLD i dogadanie się z Donaldem Tuskiem, czy jest to po prostu próba obalenia pana jako przewodniczącego? Proszę pana, ja panu powiem. Jestem dosyć doświadczonym politykiem. Nie będę komentował spraw wewnętrznych partii w telewizji. Ale poświęciłem czasu tego programu, żeby zacytować pana Trela, chciałem, żeby pan się do tego odniósł. Z tych cytatów, które pan dał, dwóch, każdy inteligentny widz i słuchacz, a przecież macie w wirtualnej Polsce ludzi inteligentnych, którzy słuchają, każdy sobie wysnuje wniosek. Wie pan, ja za wynoszenie spraw na zewnątrz partii, za używanie nazwisk, zawieszam.
dlatego że taka była zawsze praktyka każdej partii. Na przykład pan Miller swego czasu zawiesił Kalisza za krytykę linii partii w mediach. Z tego co pamiętam, chyba również na Pierolskiego. A propos Ryszarda Kalisza, który w wirtualnej Polsce zawieszony nie jest i się często u nas wypowiada. Tak, poprośmy jego wypowiedź właśnie. Nie czas na właśnie. Larum grają. Las się pali, a oni się zajmują zabawą pod namiotem. Włodzimierz Czarzasty, jak już powiedziałem, ma wielkie zasługi w tym, że zjednoczył lewicę i lewica jest znowu w parlamencie. Natomiast on ma sposób działania czasami nie odpowiadający wszystkim. Bardzo taki kategoryczny, jest trochę samochwałą, ciągle mówi o sobie, często podkreśla wielką swoją inteligencję i jak widać działa w sposób kategoryczny. Jak pan się do tego odniesie, panie przewodniczący, panie marszałku? Akurat z Ryszardem jesteśmy przyjaciółmi, w związku z tym ta cecha mówienia pewnie za dużo o sobie jest i jego, i moja wspólna, za co oczywiście przepraszam. Proszę pana, ja panu powiem, moim zdaniem chodzi zupełnie o co innego, jeżeli chodzi o polską politykę. Wrócił pan Donald Tusk. Znowu jest marzenie o tym, żeby powstały dwa bloki. Jeden blok to PiS, a drugi blok to pod przewodnictwem Platformy i pana Tuska, blok złożony z pana Hołowni i z PSL-u. Ale nie z lewicy, Donald Tusk no właśnie, się dystansuje. Właśnie mówię. Jedna prawica i druga prawica. Jedna ma lepsze garnitury, druga ma gorsze garnitury. No tak umownie. Ale jedna prawica ma większe domy i lepsze od tej dobra, drugiej. No generalnie prawica i prawica. I w tej chwili, wie pan, sytuacja jest taka. Jednym i drugim zależy, żeby zmarginalizować lewicę. Bo lewica może być najcięższym języczkiem uwagi w ogóle za dwa lata po wyborach. Ja już to przeżywałem. Pan Donald Tusk zaprzyjaźniał się z nami, mówił, jest wszystko w porządku, jest bardzo fajnie. Ale kiedy się zaprzyjaźniał? No wie pan, ale no... no a bo ja wiem, że on dzisiaj rozmawia z liderami innych partii, z Kosiniakiem, z Hołownią. A czy do pana dzwonił, panie przewodniczący? Ale zawsze przed wyborami. I potem przed tymi wyborami tam jest miło i na miesiąc przed wyborami mówi tak, głosujcie na silniejszego, tak? Po co będziecie głosowali na lewicę? Ja już to przeżyłem. To, wie pan, nie z nami, że tak powiem, takie numery. Nie dzwonił do mnie, ale też, żeby była jasność, nie czekam dzień i noc na ten telefon. Jakby zadzwonił, to proszę pana, ja bym nie chciał rozmawiać na temat PiSu, bo to jest oczywiste, co chcemy zrobić z PiSem. To jest oczywiste. Czyli co chcecie zrobić z PiSem? Jak to nazwać? Odsunąć go od władzy. To jest oczywiste. Natomiast, wie pan, ja bym się chciał zapytać, czy podwyżki dla budżetówki będą planowane, czy nie będą planowane w tym rządzie po PiSie. Czy umowy śmieciowe, które za pana Donalda Tuska zostały wprowadzone, będą eliminowane, czy nie będą? Wierzy pan Donaldowi Tuskowi, kiedy mówił, że Platforma planowała wprowadzenie programu takiego jak 500+, on to powiedział niedawno. Nie wiem, wie pan, jeżeli miała taki program i go nie wprowadziła, to znaczy, że straciła jakby wyczucie czasu. Notabene, dobrze, zostawmy tego Tuska. Jestem przeciwko dwóm blokom. Uważam, że lewica Polsce jest potrzebna. Nikt tak jak lewica nie będzie dbał o to, żeby były wprowadzone zasady państwa świeckiego, o prawa kobiet, o prawa ludzi młodych, o sprawy ludzi wykluczonych. W związku z tym, wie pan, my się nie damy zmarginalizować. I myślę, że cała ta rozmowa i kłótnia na lewicy, która powinna za chwilę się zamknąć, cała ta kłótnia moim zdaniem będzie po prostu tam się dogadamy w jakiś sposób. Tak naprawdę cieszy się z tego Donald Tusk. I tak uważam. Mhm. Zmieńmy temat, panie marszałku. Czy Prawu i Sprawiedliwości uda się, brzydko mówiąc, zaorać telewizję TVN? Mam tezę jasną w tej sprawie i bardzo. Jeżeli znajdą jeden głos, który będzie dawał im większość w tej sprawie, to tak będzie. Znaczy, rozumiem, że ten głos z lewicy się nie znajdzie. Nie, no przez niech pomyłkę. Pan, ale, znaczy proszę pana, ale jeżeli chodzi o pomyłki, to w sprawach zasadniczych ja bym poszukał tych pomyłek w innych partiach opozycyjnych, nie na lewicy. Proszę pana, politycy w tym momencie mówią nie, tam się nie zdecydują, nie odważą się. Odważą się, dlatego że elektorat PiSu zawyje z radości, a PiS generalnie zawsze utwardzał swoje. A wierzy pan w to, że Jarosław Gowin sprzeciwi się projektowi tej ustawy, zagłosuje przeciwko i przez to wyleci z rządu?
Proszę pana, nie za bardzo mnie interesuje pan Jarosław Gowin. A wie pan, że bardzo wielu polityków, którzy tutaj goszczą i o których pytam, których pytam o Gowina, zawsze mówią podobnie, że ich nie interesuje Gowin. Tak, tylko że... Gowin nie jest żadnym tematem. A z drugiej strony są politycy opozycji, którzy mówią, no to tylko dzięki Gowinowi możemy przejąć władzę. Proszę pana, ale przyzna pan, że ja jestem jednym z polityków, który jest bardzo w tym konsekwentny. Tak, tak, to prawda. Ja od roku po prostu mówię, nie przyzwyczajcie się do czegokolwiek, że zbudujecie cokolwiek z panem Gowinem, bo to będą zamki na piasku. Tak nawiasem. Pan Tusk, jak wrócił, też to samo powiedział. Tusk to w ogóle nie znosi Jarosława Gowina, to wiem. Dla niektórych jest on, Tusk jest autorytetem, w związku z tym połączmy te dwie sprawy. Proszę pana, pan Gowin miał okazję być odważny rok temu, jak była dyskusja taka, że on zostanie marszałkiem Sejmu, a teraz jest odważny, jego odwaga jest spóźniona, tak? Co z tego, że da tam te 5, czy 7, czy 10 głosów, jeżeli w tym samym czasie Kaczyński zbudował sobie te 5, czy 7, czy 10 głosów? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, której był pan zresztą wpływowym sekretarzem w przyszłości, nie chce przyznać koncesji TVN-owi. Naprawdę to się może skończyć tak, że TVN przestanie nadawać w Polsce? Tak. To by było coś, trzęsienie ziemi, to by był wybuch po prostu wielkiego wulkanu, który chyba zalałby niezależność mediów w Polsce. Niech pan to powie w mojej miejscowości rodzinnej w Siłagudy, że to będzie trzęsienie ziemi i wybuch wulkanu. Ale dlaczego? Nie zaboli to mieszkańców wsi, rozwój wydarzeń? Ale ja nie mówię o mieszkańcach wsi w ogóle, tylko chcę panu powiedzieć, że my żyjemy w bańce wszyscy. To znaczy, myśli pan, to zaboli ludzi, którzy czytają Newsweek, rozumiem, słuchają TVN. Ale wie pan, są badania, które mówią o tym, że na przykład wyborcy Platformy Obywatelskiej absolutnie nie oglądają TVP Info, ale już na przykład co trzeci wyborca PiSu ogląda TVN24 regularnie. Proszę pana, ja tylko chcę przestrzec, to znaczy uważam, że robienie cokolwiek złego TVN-owi jest świństwem. Jestem pryncypialnie przeciwko temu. Na pewno nie będziemy w ogóle w naszych głowach nie będzie nawet milimetr, żeby w tym kierunku, żeby zawsze będziemy popierali TVN i niezależność mediów w Polsce. Natomiast proszę pana, naprawdę to nie interesuje wszystkich i myślę, że PiS ma taki elektorat, który przyjmie to z ulgą. Więc też bym po prostu nie szalał. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli Kaczyński znajdzie jeden głos więcej za tym, żeby to wprowadzić, wprowadzi to, tak? TVN będzie pewnie w związku z tym nadal znajdzie się jakaś firma, która kupi te 40 czy 51% i tak to będzie. Tak samo zresztą się dzieje na Węgrzech. A nie jest tak trochę, że Prawo i Sprawiedliwość być może zerka na początek lat 2000 i gdzieś szuka inspiracji od polityków ówczesnego SLD, bo państwo również, ja sobie sięgnąłem po te stare artykuły, chyba chcieliście wpłynąć w pewien sposób na rynek medialny, żeby sobie go podporządkować. No już nie chcę tutaj wspominać o szczegółach afery Rwina. Proszę pana, jedyna partia, która chciała wpływać na rynek mediów poprzez prywatyzację części telewizji publicznej, to była Platforma Obywatelska. W jaki sposób chcieli wpłynąć? Niech pan wróci do wypowiedzi pana ministra Zaorskiego bodajże. Tak mi się wydaje, że tak się nazywał członek Rady Krajowej Radiofonii. Ale nie jest tak, że wszystkie partie opozycyjne, te najważniejsze. Wtedy głośno się mówiło o prywatyzacji, tylko już nie pamiętam czego, albo drugiego programu, albo TVP Info. Znaczy to, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło z mediami publicznymi, zwłaszcza z Telewizją Polską, ale też co się stało w ostatnim czasie Polska Press, tego dotąd nie było. Ale czy jest tak, że wszystkie partie opozycyjne i Platforma i SLD mają czyste ręce w tej sprawie? Proszę pana, politycy zawsze chcieli kłaść łapy, zwłaszcza na publicznych mediach, panie marszałku. Zawsze po transformacji we wszystkich krajach musi minąć 40-50 lat, żeby media publiczne, których zawsze będę zwolennikiem, tak nawiasem, żeby się zaczęły zachowywać tak jak BBC. Oczywiście, że była pokusa kładzenia łapy i jak ktoś miał bardziej delikatne rączki, to kładł je delikatnie, jak ktoś miał brutalne łapska, to kładł je mocniej. No cóż, to prawda. Miała być dobra zmiana, jest chyba dobra zmiana, ale z przecinkiem między tymi dwoma słowami. Ostatnia kwestia, panie marszałku. Burzliwe będzie posiedzenie Sejmu, mimo że mamy środek wakacji. Głosowanie nad wotum nieufności
wobec ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka. Jak to się skończy, panie marszałku? Czy minister Czarnek zostanie wybroniony? Bo to, co mnie zastanawia i na co zwrócił mi uwagę jeden z polityków PiS, to premierowi będzie ciężko chyba bronić zasług z tego roku Przemysława Czarnka. Znaczy, po pierwsze, premierowi będzie łatwo bronić, bo jeżeli nie będzie miał jakichś argumentów, to sobie je wymyśli albo skłamie. Także tutaj niech pan w ogóle nie ma złudzeń. Natomiast dzisiaj będziemy wiedzieli wieczorem, bo wieczorem będziemy to głosowali. To jest ciekawe, to będzie taki, wie pan, test lojalności dla pana Gowina, między innymi jak się zachowa. I ten test lojalności pana Gowina pewnie też się przełoży potem na zachowanie w sprawie TVN-u. Jak każde posiedzenie Sejmu przeradza się w testy lojalności wobec Jarosława Gowina? No bo wie pan, w stosunku do niego są takie podejrzenia, że on bez przerwy jest lojalny wobec kogokolwiek, wobec każdego innego. Pan marszałek musi być lojalny wobec pozostałych członków prezydium Sejmu. Wiem, że pan się spieszy, dlatego musimy kończyć nasz program. Wobec członków prezydium Sejmu wszystkich to lojalny nie jestem, powiem szczerze, bo jest 3 osoby tam z PiS-u. Ale jest prezydium Sejmu o 9:15, więc... Dziękuję serdecznie. Panie marszałku, dziękujemy serdecznie za rozmowę. Jak zwykle dużo zdrowia życzę, owocnych obrad Sejmu. A to był Tweet Wirtualnej Polski, który wraca jutro o 8:30, jak zwykle. Dobrego dnia.